Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski, Słupsk. Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień, niedziela, 30 parę stopni, słuchajcie, upał, totalny upał. Ja to mam dosyć chłodno, ale nie wiem, przyszedłem tutaj, żeby mówić o pogodzie, ale o płytach. Słuchajcie, dzisiaj po polsku, 80% płyt polskich, trochę rock'n'rolla, trochę jazzu, trochę Ewy Demarczyk. I od Ewy Demarczyk zaczynamy, słuchajcie. Ewa Demarczyk i co ona śpiewa? Ona śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. Aha, jeszcze dopowiem tylko, że płyty w przeciwieństwie do okładek są w idealnym stanie. Są w stanie mint, czyli mięta. Okładki VG excellent, no bo to polskie okładki, co nie? Dlatego po prostu tak dosyć dobre. Excellent to naprawdę fantastyczna sprawa, że trafić płytę z taką okładką po 40 latach. Bo polskie płyty, jak się kupowało w sklepie, to te okładki już były dosyć potargane, dosyć zniszczone. Dobrze, wracamy do Ewy Demarczyk. Śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. A tu co mamy? Tu mamy chociażby Czarne Anioły, Groszki i Róże, Tomaszów, Karuzela z Madonnami, Garbus. Takie kawałeczki, to nie o Volkswagenie Garbusie, chociaż już to wie. Dobrze, także Ewa Demarczyk. Teraz mamy Ewa Demarczyk, Polsia. Grand Waltz, Brilliant, Tomaszów, Imię Twoje. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki na rosyjskiej płycie wydanej przez Melodię. Cena tej płyty w Polsce, bo okazuje się, że płyta była rozprowadzana także w Polsce, 80 zł. 80 zł. No, rosyjskie płyty były bardzo dobrze tłoczone, trzeba przyznać. Także musi to brzmieć ładnie. Zwłaszcza, że płyta jest w stanie mintowym, także jeszcze nie słuchałem. Później przetestujemy, ale po teście. Dobrze, Kompletorium, Purpurowa Bossa, The Purple Bossa i Kompletorium. Wspominałem o jazzie. Super Duo. Czyli Piotr Szoszyński, Cezary Ray. Ok. Teraz mamy Jarosława Śmietanę i Talking Guitar. Jarosław Śmietana, 84 rok, 250 zł. Nareszcie data jest napisana, wydania płyty, 84 rok. Bo to bardzo rzadko się zdarza na polskich płytach. Very, very rzadko. Ok, i mamy jeszcze Polish Jazz, Vol. 59, Extra Ball. Extra Ball, to znaczy nie o takim balu rozmawiamy. Myślę, że piosenki może bala zagrane. Jarosław Śmietana, Go Ahead, Extra Ball. Ok, to chyba tyle jazzu na dzisiaj, chociaż nie, jeszcze będzie Czesiu. To też będzie trochę na jazzowo. Vox. Vox i Monte Carlo is great. Proszę bardzo. Czyli przeboje grupy Vox. W języku angielskim zaśpiewane. Banana song. Nie bananowy song, tylko banana song. Okej, okay, słuchajcie. Trzy olbrzymie fabryki obuwia były w Polsce. W latach 70., 80., no myślę, że 60. też końcówka. Jedna fabryka w Bielsku-Białej, z tego co pamiętam. Druga w Radomiu, trzecia w Słupsku. No w Słupsku 3,5 tysiąca ludzi zatrudniała. Słuchajcie, ile szewców? 3,5 tysiąca ludzi zatrudnić. To naprawdę olbrzymi kolos był. Po fabryce śladu nie zostało. No nie, ślad pozostał. Wojna światów, następne stulecie. Józef Skrzek i naklejka, kalendarz, fabryka obuwia, Alka w Słupsku. Telefon. Krótki ten numer telefonu. Styczeń, luty, marzec, 91 rok. No, naklejka raczej, ten kalendarz nie do usunięcia, bo się uszkodzi okładkę. Już lepiej niech zostanie. Po latach sam, no to po latach, no 91 to trochę lat minęło. 33 lata jeszcze nie odpadła. Ktoś dobre naklejki robił, jednym słowem. Dobrze, Jan Wojtek i Wawele. Nie brałbym tej płyty. Znaczy, nie. Dobrze mówię. Nie brałbym tej płyty ze względu na uszkodzoną okładkę. Tu była jakaś taśma i ktoś tą taśmę odkleił i ślad pozostał. Ale płyta w stanie mintowym to po pierwsze, a po drugie biały latawiec jest tutaj. No nie mogę się oprzeć, żeby nie posłuchać białego latawca. Często rzucę sobie na minidysk albo na taśmę szpulową. Ok, nowy rozdział otwieramy z grupą Kombi. No, kładeczka rogi pognieciony, połamane. Grupa Kombi, nowy rozdział, a to chociażby Nie ma zysku, Słodkiego miłego życia, Kochać się za późno. Tutaj pokażę Wam te okładki, bo mamy green screena, czyli
ściana zielona. Jak pokażę przód okładki, to za wiele nie zobaczycie, bo będzie przeszkadzało tył. A może pokażę przód też. Grupa Perfect. Pierwsza płyta. Pierwsze tłoczenie, z tego co wiem, i mintowa, nieużywana. Muszę zobaczyć swoją płytę, w jakim mam stanie. Jeśli w takim samym, to ta płyta do sprzedania. Jeśli mam w gorszym stanie, no to płytę wymienia. Jeszcze raz Perfect koncercik live. Live Perfect, też nawet tu na zielono. No dobra, no pokażę. Chyba za wiele nie będzie widać tej płyty. No dobrze, tak, no zobaczymy. Ok, teraz został nam prawie. Tylko i wyłącznie, prawie. O teście mówiłem, że przetestujemy może tą płytę nie dzisiaj, ale ten. Ideafix. Ideafix i Czesiu Niemen. Czerwone labele, czarne napisy, podwójny album plus epka. Plus epka właśnie. Epka to taki singielek, gdzie tam jest kilka piosenek. Nie ma tej epki. Brakuje. Ale zdaje się, że mamy tutaj, o, folder. Proszę bardzo, nie ma epki, ale zachował się folder w takim VG Plus stanie Ideafix. Po angielsku i po polsku. Cyprian Kamil Norwid po angielsku. On a slippery pavement in London. Na śliskim bruku w Londynie. Dobrze, to był Niemen Ideafix. Teraz mamy Niemen Enigmatic. Nie wiem, Enigmatic Archivum z Archiwum Polskiego Bitu, Volume 25. Oprócz tego mamy jeszcze z Archiwum, Volume 23. Czesław Niemen i akwarele, Płonąca Stodoła, Włóczęga, Najdłuższa Noc, Tyle jest dróg, Klęczę przed Tobą. Takie utwory też się znajdują na tej płycie. I tu mamy jeszcze Kulpowicza z Niemenem, Samarpan. Czyli pan Samar, można by, no to żart, Samar pan, to mi się z jakimś programem telewizyjnym kojarzy właśnie, ale nie wiem, czy mam rację. Teraz Czesław Niemen, czerwony album, też czerwony label, czarne napisy, w pięknym stanie wygląda to wszystko. Czesław Niemen, największe przeboje, dużo tego Niemena dzisiaj, co? Mintowa płyta, okładeczka, nawet Excellent Plus, można powiedzieć. Tu coś ma jakieś zagięcie. O jeden, ale ma też zielone. Dobrze, zapomniałem. Czesław Niemen, po skryptum. Proszę bardzo. Też jest tutaj jakiś inner insert. Okładeczka. Dobrze, i teraz mamy, jak wspominałem, o testowaniu płyty. Tej płyty jeszcze nie przetestowałem, ale płyta, z tego co wygląda, mi na mint, okładeczka na jakiś VG Plus, powiedzmy. Grupa Test, Wojciech Gąsowski i Test. No i to chyba na tyle polskich płyt. Teraz mamy jeszcze The Confessions, True Confessions, sorry, Bananarama. Mamy też blondynki, które są więcej zabawy. Weekend, piątek bawiły się, sobota się bawiły, niedziela, jutro do pracy idą, one chcą się dalej bawić. Blondes have more fun. Proszę bardzo. Rod Stewart i te blondynki. I to jest jakiś ten merch, z tego co pamiętam. W idealnym stanie. Proszę bardzo. Merch to taka ulotka, gdzie proponują, żeby kupić płyty, swetry, bluzy. O, coś takiego. Co my tu mamy? No bluzy, t-shirty. Ten, łatki. A jeszcze coś można pocztą zamówić, no bo wtedy nie było internetu, no można było jeszcze te cztery płyty zamówić tutaj. No dobrze, to merch do tego, czyli świadczy to o tym, że to jest pierwsze tłoczenie. Guitar Greatest, największe gitarowe przeboje, przez niby grane przez pana Hansa Holestelle. Ale tutaj pisze, że aranżowane i programowane przez niego. Na Discogsie jego nazwisko pada jako wykonawca. No dobrze. I na koniec zapraszam do Tunelu Miłości. Tunnel of Love, Bruce Springsteen i Tunel Miłości. Mamy tą płytkę, polskie wydanie, to mamy angielskie wydanie, firma, wytwórnia CBS. I to na tyle. Dzięki Wam za spotkanie.
Życzę Wam w dalszym ciągu pięknych, słonecznych dni, udanego urlopu i trzymajcie się. Do zobaczenia na następnym filmie albo w sklepie. Dawajcie, zasuwajcie do sklepu. Te płytki na Was czekają od jutra. Od 22 lipca. No, cześć Wam, hej.